No, wybraliśmy sobie uczestników, którzy borykają się z rozmaitymi, nie wszyscy, ale większość z nich boryka się z dość poważnymi problemami zdrowotnymi, w związku z czym w tej edycji uderzamy bardziej w metamorfozę pod kątem zdrowotnym, a nie, że tak powiem, na bicie rekordu z poprzedniej edycji, gdzie odchudziliśmy czwórkę finalistów o 100 kg łącznie. Tutaj osoby przyjęliśmy do siebie, które tak naprawdę trójka z czwórki miał pierwszy raz kontakt ze sportem, także podeszliśmy do nich bardzo delikatnie, asekuracyjnie, czyli na początku zastosowaliśmy trening taki ogólnorozwojowy. Skupiliśmy się na wzmocnieniu mięśni tych podstawowych, takich posturalnych. Teraz ten trening jest zmodyfikowany. Na początku zastosowaliśmy taki trening ogólnorozwojowy, żeby ten organizm pobudzić, żeby każdy mięsień popracował delikatnie. Natomiast już na tym etapie, w którym teraz jesteśmy, przechodzimy do bardziej skomplikowanych, bardziej trudniejszych. No i co przynosi, jak widać, efekty. Do tej pory udało mi się 11 kg schudnąć. Przy ciężkiej pracy, przy ćwiczeniach, diecie należy się dostosować. Natomiast jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, trzeba jakby no podjąć zobowiązanie samym przed sobą, że trzeba się stosować do diety, do ćwiczeń. Trzeba dawać z siebie 100% na treningu. No i efekty są. Zgubiłam 5 kg. W jaki sposób? W pierwszym miesiącu było ciężko. W pierwszym miesiącu, pod koniec miesiąca zauważyliśmy pierwsze 2 kilo, ale powoli tabletki regulowały moje hormony w związku z tarczycą. No i teraz udało się, wszystko się ruszyło. Mamy jeszcze miesiąc, więc uda mi się. Na pewno mi się uda. Efekty widolnościowe, sprawnościowe o wiele lepsze. No i masa w dół też idzie. Tu już spalamy około 7 kg. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. No jest fajnie. Przede wszystkim dlatego, że człowiek jest w ruchu, nie może wypaść z tego. No wiadomo, że walka z kilogrami nie jest taka łatwa, że one tak od razu zlecą. Więc dobry początek, żeby dalej kontynuować i nie przestawać. Łatwo jest gdzieś tam w cudzysłowie wielkim to ciało zapuścić sobie. Natomiast gdzieś ta ciężka praca, która przekłada się na to, że zmieniamy swój styl życia, swój styl odżywiania się, wprowadzamy treningi, powoli przynosi efekty. Także tutaj trzeba mieć dużo wytrwałości, cierpliwości i dużo wiary we własne siły. No, chciałbym schudnąć tyle, ile się da, żeby było zdrowo i powiedzmy, żebym w szpitalu nie wylądował. A tak bardziej serio chciałbym schudnąć 30-40 kg. Pobicie pana Marcina Przątki jest dla mnie takim marzeniem, żeby schudnąć 43 kg podczas projektu. Robię wszystko, żeby to osiągnąć. No i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. I długo nie mogłam schudnąć i dobre lekarstwa plus wysiłek, dieta. No i będzie efekt. Chciałabym schudnąć 15 kg. Patrząc na mnie, jest to skomplikowane, dlatego że cukrzykiem i leki na nadciśnienie, więc te kilogramy nie są aż takie rewelacyjne, ale są. Jest to, no tak jak mówiłem wcześniej, taka drabinka, po której trzeba iść. Nie od razu skakać do góry, tylko pomalutku, szczebelek po szczebelkiem. Nie? Przede wszystkim dla zdrowia, nie, estetykę tutaj nie chodzi, ale o zdrowie, o zdrowy tryb życia. Nie? Walka o zdrowie, dokładnie tak można zatytułować edycję numer 3. Co prawda mamy Jacka, który chce być rekordzistą wszystkich edycji i schudnąć więcej niż Marcin Przątka, czyli ponad 42 kg. Aczkolwiek głównie będzie to prezentacja tego, jak zdrowy styl życia może poprawić parametry zdrowotne.